Witam widza bardzo serdecznie w tym krótkim wstępie do dzisiejszego odcinka. Chciałbym Was zaprosić do zostawienia łapeczki, komentarza i subskrypcji na kanale, jeśli jeszcze tego nie robicie. Rzadko kiedy o tym przypominam na początku filmu, a większość osób później tego nie robi, bądź nie robi tego wcale, więc przypominam dzisiaj na samym początku i również zachęcam do obejrzenia całego odcinka, bo warto. Miłego oglądania. Witam widza bardzo serdecznie, z tej strony Ali, a to kolejny odcinek z Kolekcjonera Legend na Majoreczce. Witam widza bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy widzowie, no nie muszę za wiele mówić. Widzicie zmianę. Widzicie zmianę i jest to zmiana nieoczywista. Dlatego... No cóż. Od tej zmiany zaczniemy, moi kochani. Proszę bardzo. O kurde, widzu, kochany, co tu w końcu Władek oddał, tylko znowu, kurde, lega na profesje magiczne, czemu? Ja cię. Ale jest lega z Władka, kolejna E2 wyhaczona na ten moment. No to co? Zmieniamy położenie kawałek w dół. O kurde, co? Jest widzowie. Kolejna leguwa. Ej, o co chodzi? Ale sypie. Ej, druga legenda jednego dnia. O kurde. Ej. No oddało. Druga legenda dla kolekcjonera. Jo, cię kręca tej. I tak, dobrze widzieliście, spadły mi dwie legendy, dosłownie jedna po drugiej i już wam je pokazuję. Mamy tutaj czapkę z Władcy Rzek, zlotaną 9 stycznia i czapkę z Gobosa, zlotaną również 9 stycznia. Ja ten odcinek nagrywam 12, bo dopiero teraz znalazłem chwilę, żeby sobie na spokojnie usiąść. I nagrywam ten odcinek chwilę po nagraniu poprzedniego odcinka, poprzedniego zwykłego, co prawda z Majorki, gdzie no otworzyłem kilka skrzynek ze złodzieja, no i tak samo, jak tutaj widzicie. Także, no, co ja mogę powiedzieć? Poszczęściło się troszkę, mamy pierwszy element legendarny stroju złodzieja, no i brakuje nam już tylko tych dwóch pozostałych elementów legendarnych, czyli płaszcza oraz kaptura. Dlatego też tego złodzieja właśnie teraz sobie, moi drodzy widzowie, przeszukamy i zaczęliśmy od aliasa, na którym swoją drogą teraz stoję. Proszę bardzo, tak wygląda aktualne podsumowanie moich E2-ek, bo o to też również jeden z widzów poprosił na Discordzie, czy mógłbym pokazać teraz wszystkie E2-ki. Proszę bardzo, Mushita 940, bić legenda. Kotołak Tropiciel 3200, legenda. Szaefu 4250, legenda. Władca Rzek blisko 5800, legenda. Gobos 19 i legenda. I teraz stoimy sobie na szczęcie aliasie gładkim. 180 bić póki co zrobione. Jakieś tam herko spadło, jakiś unikat. Nic szczególnego póki co. No i jest to też spoko E2 i ją wybrałem pierwszą, ponieważ znajduje się blisko właśnie respów złego przewodnika, który... Boże, złego przewodnika, facepalm, złodzieja, którego to sobie właśnie teraz będziemy szukać i którego będziemy męczyć między innymi właśnie o te skrzyneczki, jak i oczywiście o legendy, tak? No bo tutaj legendarne buty jak najbardziej znalazłyby zastosowanie. To samo również legendarny pierścień. Co do aliasa, moim drobnym takim życzeniem jest to, żeby spadł mi po prostu hełm. Z racji, że naszyjnik mam naprawdę bardzo fajny, podpisany również z Herosa Eventowego, to chciałbym ten naszyjnik najzwyczajniej w świecie sobie zostawić w tym ekwipunku, a jest to naszyjnik z fizyczną osłoną, więc tutaj czapeczka z Gobosa z fizyczną, która swoją drogą też jest bardzo fajna. Na razie no, zostaje jako podwójna fizyczna, można powiedzieć, że pod tanka, jako pod osobę zbierającą damage, czy to z Tytana, których również zaczęliśmy sobie bić tą postacią, czy też Kolosa.
No i tak, przeszukujemy sobie tego złodzieja. W międzyczasie tam chcę logać po E2-kach, jakby nie chcę tego opuszczać, mimo że jest to odcinek stricte z kolekcjonerki, to zrobimy ten odcineczek ciut dłuższy niż zwykle to miało miejsce. Do tego wrzucę wam mały miksik, że tak powiem. Mały miksik. Jest i złodziejaszek. Superancko, wołamy sobie klan. No i co? Poczekamy po prostu, aż ktoś przyjdzie. O ile ktokolwiek przyjdzie. Dobra widzowie, mamy tutaj za kwenem, będziemy sobie bili złoda. No i co, po prostu klikamy złodziejaszka, zobaczymy co nam wypadnie. Herko i unikat, także my dostaniemy unikat. Szkoda, że z żadnej skrzyneczki, naprawdę wielka szkoda. Mamy również, moi drodzy, złego przewodnika, na którego sobie lecimy, bo znalazł jeden z klanowiczów. Dobra, no i mamy tego przewodnika, zaklepany naszej, klepiemy i mamy, proszę, heroiczne łapeczki z przewodnika, spoko, spoko, hero spadło, tepki, czyli no nic ciekawego w sumie. I cóż, został nam jeszcze karmazynowy mściciel do przeszukania, ale klanowicze znaleźli tepka, więc no cóż, grzech by było na niego nie pójść. Dup, bijemy sobie kotka i mamy skrzyneczki. Dobrze, moi drodzy widzowie, teraz w poszukiwaniu karmazynowego mściciela zacząłem sobie od kanionu szaleńców. Mój dobry kompan Kaven poleciał od lasu dziwów, więc no prawdopodobnie on go znajdzie szybciej. No bo jak widać tutaj wszystkie respy obczajone i niestety karmazyna tutaj nie ma. Niestety tu nie ma, w razie czego to też mam tepek na las dziwów, no i jeszcze jeden kamyk aktywny, żeby polecieć do miasta. No i tak, no powiem wam widzowie, ta kolekcja legend się nam ładnie powiększa już. Gobos, powiem wam, że cieszę się, że ten Gobos tak naprawdę bardzo szybko oddał legendę, bo Władek, no Władek swoje zrobił. Władek zrobił te prawie 5800 bić, co było wystarczająco na obie te dwójki już. Dlatego cieszę się, że Gobos oddał szybko. No i teraz pytanie, jak Alias odda? Coś tak mam przeczucie, że do 900 bić może oddać legendę. No ale bardzo bym chciał, żeby to była maska, bo na pewno byłaby to legenda, którą bym nosił przez pewnie dłuższy czas, bo kolejny taki hełm dobry na 6-4 to jest już z Gnola, ten z fizyczną osłoną. Ale nie, przepraszam, jeszcze Starmusa Wudena jest Zoerką i prawdopodobnie właśnie ten Zoerką Starmusa byśmy nosili do tego, w cudzysłowie, finalnego seta, żeby nie kisić właśnie podwójnej fizycznej osłony, bo co jak co, ale ten naszej nick jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo mocny. No, taka prawda, jest po prostu naprawdę mocny. Co prawda chyba bardziej troszkę na Paladyna, tutaj on pasuje, bo właśnie tu ma... No, ogólnie w tych połączeniach Wojpal to zawsze Palek zyskuje więcej niż Wojek, taka prawda. Dlatego no, zobaczmy, może tym razem właśnie Tarmus Wuden tutaj zaskoczy jakąś legendą. Hop, no niestety, nawet unikata nie oddał. Bywa i tak. Dlatego lecimy sobie dalej. Lecimy sobie dalej. No i cyk, dobra widzowie, lecimy sobie dalej. Mamy tutaj już znalezionego przez muła pięknego karmazynowego boba. Nie wiem, czy tutaj złapię stąd Kavena. Zaatakuj grupkę. Zobaczymy, czy tutaj stąd łapie. Powinno łapać. Tak, dobra, 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 łapie. Łapie wszystko, git. Git. Powinno tutaj stąd złapać karmazynka i jeszcze idzie do nas jeden klanowicz. O właśnie, leci. Napiszę mu tylko. Idź tam, gdzie kawę stoi. Okej, okay, dobra, poczekamy chwilkę, jak już przejdzie przez jaskinię, wyjdzie sobie tutaj. I cóż, będziemy bić. Dobra, no i mamy tego karmazynowego mściciela, bijemy go sobie w trzyosobowej grupce. Hop, bijemy i mamy dwa unikaty niestety. Dwa unikaty niestety. No cóż, mało owocne te bicia herosków dzisiaj. Jakieś tam heros tego, ze złodzieja heros przewa, ale to i tak nic ciekawego. Trzeba wpakować śmieci do... O kurde.
To nie koniec bić herosków, bo jeszcze Kaven powiedział, że przeleci się za Patrykiem, także no. Ja sobie pakuję śmieci do depo i przy okazji zrobimy sobie przelocik. Przelocik po dwójeczkach. Bijemy sobie opka w ramach przerywnika i mamy tutaj Uni i Hero. No niestety, no słaby locik. Słaby locik, lecimy sobie od razu na kwiatki, sprzedamy sobie troszeczkę śmieci. Hop, hop, hop. I w ramach przerywnika właśnie skoczymy sobie na goplankę, na jedno bicie i wracamy tam na chokera. Hop, boom, no, również zwykle, także nic ciekawego. I co, i wracamy sobie na chokera tutaj, który swoją drogą zrespił, więc idealnie, hop. No i też zwykle dał. Dobra, i logamy na 300, bo będzie przywo na kapłana. To w ramach przerywnika. Dobra, mamy i kapłanika, i kapłanik oddaje nam 3 unikaty. Także lipa, a dostaliśmy unikatową zbroję. I mamy... mamy pazur. Mamy pazur młodego smoka, więc chodźmy sobie go otworzyć. Tylko gdzie będzie zamek? Gdzie będzie zamek? Fajny taki, fajny odcineczek tej kolekcjonerki, dzisiaj taki intensywny, jeśli chodzi o tych herosków. Zobaczymy, może nawet jakaś legenda będzie z tej skrzyneczki, to by było w sumie śmieszne, legenda z kolekcjonerki, ale nie na kolekcjonerce. Yikes. Dobra, i odpalamy smoczną skrzynię, hop, i mamy, ej, heroiczna broń, ja to biorę w ciemno. Konkretnie to moje buty biorą to w ciemno, hop, hop, plus 5600. No i gituwa. Dobra, i z racji, że były te małe przerywniki z 300, to teraz lecimy sobie pomóc Kavenowi. Może uda się złapać tego Patryka akurat tutaj w Dolinie S, bo mi napisał, że tutaj jeszcze nie szukał. I dobra, jedna kwestia. 50, okej. Okay. Czemu mi nie pokazuje respów Patryka tutaj? Jak WXD? Przecież on ma tutaj teraz by. Ajaj, dobra, czekajcie, muszę znaleźć jakieś respy. O, dobra, nieważne, jest w morowym przejściu. Jest w morowym przejściu, czym mamy jakiegoś tepka, podmoka dolina, o to chodzi. I o to chodzi, byczku. O to chodzi. Piękna akcja. Już praktycznie tutaj jesteśmy. I będziemy mogli sobie zbić cudownego Patryczka. Tak na zakończenie szukania herosków i później dostaniecie taki mały miksik tego, co tam właśnie jakieś były bicia, herosków, tytanów, kolosków, tą postacią właśnie to sobie zobaczycie. I gdzie to ma? 862. 862. To tu. Okej, 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 okej. Hop. Piękność. Mroczny patłyk. Mroczny patłyk i zobaczymy, co z mrocznego patłyka nam wypadnie. On ma czapkę, łapki i buty, legendę. Let's see, jak to się mówi. Niech spadnie leguwa. To... będzie mocno będzie. Nigdy w sumie nie widziałem legendy z Patryka. Nie, raz, runy, ale to no runy były właśnie. Takiej zwykłej, to nie. I nie zobaczę. Dziękuwa, mordeczko, dziękuwa. No i uciekł, i uciekł. Chłop uciekł. Też się zezłośmy tutaj. Oj, napisał, żeby iść na Władka. To nawet, zrobimy sobie tutaj przelot. Władek, Gobos, Wład, Gob, Alek. Hop. Zbijemy sobie. Ale piękny przelot będzie. Władca rzek, później Gobos i później Alias. Hop, bijemy. Pierwsze dziadostwo. Od razu lecimy na drugie, do jaskini pogardy. Zobaczymy, czy... tutaj E2 też nami wzgardzi. Hop, i tutaj mamy Gobosika i mamy
No też pogardę totalną. Także lecimy sobie na Aliasa, żeby tam zakończyć nasze szukańsko herosów, tak oficjalnie. I no mówię, puszczę wam jakiś mały miksik. No i mamy naszą E2, na którą wracamy. Odpalę sobie tutaj od razu błogosławieństwo na łup. No jeszcze dwa takie mi tutaj zostały, hop. Także tak to się przedstawia, moi drodzy widzowie. W tym miejscu chciałbym wam bardzo podziękować za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. No dwie nowe legendy, całkiem spoko. Sporo herosków, no naprawdę sporo. Kurde, w sumie to od Patryka przez Karma, Złodzieja, Przewa i Opka, bo Opek też się pojawił przecież, aż po Kota, Kapłana i Pazurz ze Smoka. Nice! Dobra, miłego oglądania tego małego miksa i widzimy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się z fartem. Cześć, cześć! Bijemy sobie zabójczego królika. Zobaczymy, jak tutaj siądzie dzisiaj z biczkiem, co tam nam wypadnie. Dzisiaj jeszcze 6-4 bijemy. Zobaczymy. No mam nadzieję, że coś fajnego. Jest leguwa! Jest leguwa! No i łapiemy. Kurde, ale piękny hełmik. Ale piękny hełmik. Hoppa. XD.